Szanowni Państwo, mamy dzisiaj porozmawiać o Rusi, o fenomenie państwowości wschodnioeuropejskiej, dla nas sąsiedzkiej, bez której nie ma ani dziejów dzisiejszej Ukrainy, nie można bez dziejów Rusi wyłożyć, zrozumieć dziejów Białorusi, dziejów Rosji, w dalszej perspektywie także paru innych sąsiadów. Mamy mówić o kraju, o państwie, którego losy są bardzo mocno związane także z naszą historią. I nawet nie chodzi o te setki związków handlowych, konfliktów militarnych, ogromną ilość Rusinek wychodzących za Piastów i Piastuwien wychodzących za Rurykowiczów. Chodzi po prostu o państwo, którego obcowanie z Polską, żywiołem polskim, przez stulecia wyznaczało nie granice polityczne, ale wyznaczało granice z natury swojej pokojowego obcowania dwóch wielkich, sąsiadujących tutaj, na naszej granicy, porządków cywilizacyjnych. Porządku łacińskiego i porządku bizantyńskiego. I warto tutaj dobitnie podkreślić, że w tych stuleciach, kiedy w średniowieczu dojrzewał konflikt, rywalizacja prawosławia z obrządkiem rzymskim, proces, który widoczny jest do dzisiaj i którego skutki okazały się złowrogie dla obu kościołów w perspektywie historycznej, z przyczyn oczywistych, praktycznych nie miał żadnego wpływu istotnego na kilkaset lat sąsiedztwa polsko-ruskiego. Ale o tym za chwilę. Kiedy mówimy o dziejach Rusi, kiedy opowiadamy sobie te dzieje takie półlegendarne, półmityczne, kiedy szukamy początków tej państwowości, a więc pośrednio korzeni Ukrainy, zwracamy się ku zapisowi najstarszej kroniki ruskiej, powieści lat minionych, w której to pod 862 rokiem jest zapis, skąd poszła ziemia ruska. No i dalej mamy ten przekaz o przybyciu zza morza Waregów, czyli Skandynawów, którzy zaproszeni zostali przez ludność słowiańską pod hasłem ziemia nasza bogata, a porządku w niej nie ma, przychodźcie tutaj kniażyć i tak dalej. Zapis budzący różne emocje, zazwyczaj bardzo denerwujący słowiańskich oberpatriotów. I znowu, to jest sprawa długorzędna, ponieważ dynastii w wiekach średnich, na etapie kształtowania się państw, dynastii obcych bywało wiele. Normanowie sycylijscy, Skandynawowie w Normandii francuskiej, dynastia z Wikingów idąca i Normanów w Anglii. Przykłady można by mnożyć. Dla nas ważne jest co innego. Jak szybko te elementy napływowe roztopiły się w słowiańskim oceanie. Jak szybko Waregowie stali się Rusami, Słowianami. Jeżeli zaczynamy wywód władców Rusi od Ruryka, to pamiętajmy, że kilka pokoleń później mamy już władców o słowiańskich imionach. Mamy Światosławów, Włodzimierzów i Zasławów, a więc ta slawizacja obcego elementu natychmiast zadziałała i stworzyła zupełnie inną sytuację etniczną
wśród elit. Ta Ruś awansująca wówczas do rangi ważnych państw regionu, Ruś między cesarskim Bizancjum, do którego docierało się przez porochy dnieprowe, a północą Wikingów, między stepem koczowniczym, a plemionami polskimi, bardzo szybko stała się jednym z najważniejszych elementów układanki europejskiej. To był kraj bogaty, bogacący się przede wszystkim z handlu między północą a południem, z legendarnej drogi od Waregów do Greków, idącej hen ze Skandynawii aż do Carogrodu, czyli Konstantynopola. Ale bogacili się również z tego handlu wschód-zachód, z kontaktów nie zawsze tylko militarnych przecież, z Chazarami, Pieczęgami, Połowcami. I w ten sposób na ogromnych przestrzeniach Europy Wschodniej, oświeconych przez Kościół grecki, oświeconych przy pomocy dzieła misji morawskiej Cyryla i Metodego, bo dzięki przełożonym dla Morawian księgom liturgicznym, miękki alfabetowi, zmodernizowane, mówiąc dzisiejszym językiem, przez bizantyńskie know-how, które widzimy do dzisiaj dzięki budowlom z tego okresu, ten organizm, to państwo stało się niesłychanie imponującym politycznym konstruktem. Wystarczy przypomnieć, że w tych samych czasach, kiedy syn cesarza Zachodu, starający się o rękę cesarzówny bizantyńskiej, dostawał kosza, świeżo ochrzczony do niedawna poganin Włodzimierz Wielki dostał rękę córki i siostry świętego cesarza greckiego imperium. To było państwo potężne, z bogatą kulturą. Zaświadczają o tym Kijowy, Suzdale, Nowogrody, Halicze, Połocki. Państwo, które stworzyło kilka różnych odgałęzień kultury ruskiej. Państwo, którego symbolem w najwcześniejszych stuleciach są trzy wielkie ośrodki kościelne, trzy wielkie kościoły świętej Zofii, pod wezwaniem wzorowane na Konstantynopolu. Kijów, Nowogród i Połock. Państwo, które łączyło, nie dzieliło, a łączyło wschód z zachodem. Państwo połączone stałymi kontaktami z Polską Piastowską. Nie tylko takimi, jakie pamiętamy dzięki Szczerbcowi i Złotej Bramie. Także tak tymi, jak pomoc przy wyciąganiu monarchii piastowskiej z buntu Masława i odradzaniu państwowości polskiej po wielkim kryzysie lat 30. XI wieku. Państwo, w którym Polacy pojawiali się na służbie książąt i państwo, z którego Rusini, nie tylko w orszakach księżniczek, przychodzili do nas. Można by dużo mówić o tej wymianie kulturalnej, o współpracy politycznej, ale przede wszystkim ważne jest co innego. Oto w Europie istniał obszar, na który kultura łacińska mogła ekspandować, a z którego kultura ruska, wschodnia mogła dać o sobie znać Europie. Kto z Państwa dzisiaj, odwiedzając Częstochowę, zastanawia się nad ruskimi korzeniami Czarnej Madonny? Kto z Państwa, odwiedzając Kaplicę Świętej Trójcy w Lublinie, zastanawia się nad tym, że jest to przybytek, który łączy obrządki kultury polską i ruską w czasach, kiedy na całym kontynencie one się od siebie oddalały i były antagonistyczne? Kultura ruska, kultura właśnie Rusi przedmongolskiej, a więc ta kultura, która ogniskowała się przede wszystkim w ośrodkach Rusi południowej, południowo-zachodniej, w czasach, kiedy wielką metropolią europejską był Kijów,
a jego późniejszy konkurent Moskwa był myśliwskim dworem suzdalskiego kniazia Jurija Dołgorukiego. Kijów, który zadziwiał bogactwem i rozmachem. Kijów, bez którego nie było modelu ówczesnej Europy. Kijów, ale nie tylko Kijów. Czernichów, Halicz. Proszę Państwa, to jest świat, który zostawił po sobie niezmiernie wiele, chociaż daleko więcej przepadło. My z perspektywy naszej łacińskiej, polskiej, ciągle możemy na przykład Rusi zazdrościć rozwoju piśmiennictwa. Pamiętacie to pierwsze zdanie polskie, XIII-wieczne, dobrego męża do żony o pomocy przy żarnach. Ruś miała wtedy rozwinięto we własnym języku literaturę historyczną i teologiczną, traktaty moralne i prawne. W języku własnym literackim. Książęta byli piśmienni i wielojęzyczni. Wielka kultura, która legła w proch przy najeździe mongolskim. Najeździe mongolskim, który ugrzązł na Rusi i który w jakimś sensie Ruś przepołowił. Ponieważ to, co zostało pod kontrolą Hanów, Ruś Zaleska, Ruś Północno-Wschodnia, Ruś, którą rządził namiestnik Hanów, późniejszy władca Moskwy, to jest inny świat. A ta Ruś, która jakoś tam się opierała, również dzięki sąsiedztwu Zachodu albo pomocy Bałtów, Litwinów, ta Ruś naddnieprzańska i naddnieszczańska stworzyła zupełnie odrębną, własną, suwerenną kulturę. I znowu, kulturę otwartą na współpracę z naszą kulturą. Kto dzisiaj pamięta, że kiedy Kazimierz Wielki wchodził na Ruś Halicką, jedni mówią o przyłączeniu, drudzy o dziedziczeniu, trzeci o aneksji, występował tam jako dziedzic legalny jednego ze swoich kuzynów mazowieckich, którego dziadek już, ruski kniaź, pieczętował się łacińską pieczęcią i który to kniaź produkował łacińskie dokumenty obok ruskich swojej kancelarii. Proszę Państwa, Ruś średniowieczna, nawet po najeździe mongolskim, jest światem otwartym, o wielkiej kulturze, o rozległych kontaktach politycznych, czego najlepszym dowodem jest fenomen jedynej w dziejach średniowiecza ruskiego koronacji królewskiej. To Daniel Romanowicz z Halicza, prawnuk Piastów, włoży na swoje skronie w naszym, tutaj polskim Drohiczynie, przy pomocy swoich polskich kuzynów, koronę królewską. To wszystko tłumaczy również to, dlaczego te obszary będą w stanie w późniejszych stuleciach, przy kolejnych uniach polsko-litewskich, a potem przy Unii Lubelskiej, przyjąć do siebie tak łatwo cywilizację koronną, prawodawstwo polskie i będą w stanie rozwijać w języku ruskim swoją własną kulturę sprzężoną z kulturą polską. To jest właśnie ta Ruś średniowieczna, przechodząca w epokę nowożytną, z własnym dorobkiem, z własnym atrakcyjnym balastem cywilizacyjnym, poobijana przez Mongołów, Pieczyngów, Połowców, ale także swoich moskiewskich kuzynów, a jednak ciągle żywa, ciągle licząca się, ciągle gotowa do rozwoju historycznego. To jest ta Ruś, bez której, zapewniam Państwa, nie byłby możliwy fenomen wielkiej Rzeczypospolitej obojga narodów, która niestety przez błędy naszych przodków nie stała się Rzeczypospolitą trojga narodów. Ale rozumieli to już ci, którzy walczyli w XIX wieku wspólnie, przeciwko wspólnemu wrogowi. Jest taki wiersz z
tego okresu, z epoki naszych powstań narodowych. W imię Ojca, Syna, Ducha to nasza modlitwa. Jak trzy siostry są złączone, Polska, Ruś i Litwa.